Nebahat realizuje kolejny plan przeciwko Rejan. W 300. odcinku Przysięgi do Rzeczy Rejan zostaną podrzucone narkotyki. Sprawdź, co się wydarzy w 300. odcinku serialu Przysięga. Emir Gobert Demirki odnalazł Luchela i postawił sobie za punkt honoru przekonanie go, aby wyznał prawdę. Nebahat, będąca w zmowie z Talazem, uśpiła czujność Rejan Osgeyakis. W 300. odcinku serialu Przysięga Masal Kanci Minagur nocuje w sypialni Kemała Kenverel i Narin Yagmur-Sakhbazova. Rejan idzie na kontrolę szwów. W tym czasie Firdevs podrzuca narkotyki do jej walizki. Przyznaje się Emirowi do tego, co zrobił w Narin, będzie się przytulona do Kemała. Zafer z Emirem chcą odnaleźć twardy dysk z zapisem monitoringu, na którym widać, jak Luchel podrzuca pierścionek do torebki Dulsum Hilalami. Talas zapewnia Kavidan Ur-Arkan, że ich plan na pewno się uda. Przysięga odcinek 300 w środę, 18 listopada 2020 roku o godzina 16:00.